Zaraz wam wszystkie kaski pokażę offroadowe, wszystkie gogle, bluzy, spodnie, buzery. Co? Ale tu jest wydech. Wydech Skorpion. Tomek, no chodź z tymi ochraniaczami. Pierwsze ochraniacze ci dobieramy. No to chyba tylko tak. No to, to dobra, no właśnie o to mi chodzi. To są te titany. No. No rozbieraj, przymierzaj. A tam. Majtek, nie musisz ściągać. A nie wziął, nie założyłem. Ole, zamaskowani bandyci, ty. Widziałaś? To dla Mojry taka, nie? Żeby, wiesz, żeby go nie widzieli na teledysk. Ty, w poniedziałek kręcimy teledysk. Już, teraz, no to bierzemy, ja będę z tym. Dobra, dobra, ja też. W tych machach będziemy. A ile to kosztuje? Muszę tatę namówić, żeby mi kupił. Alpinestar. Nie widać. Sprawdzimy na komputerze. Musimy. Zamaskowani bandyci dwa. Bandyci. Jak Tomek? Patrz, fotele, zobacz, leżaczek. Kuba, dla ciebie. Siadaj, na szoja. Kupujemy? Leżaczki? No. No pewnie. Jednego. No dwa. No dobra. No dobre chyba, nie? Nie, to poczekaj. Teraz tak, procedura dobrego zakupu. Zegnij kolano. O tak. I dlatego ja cały czas powtarzam, że ortezy są najlepsze. Ale te mają zapięcie już u góry. Ale to są na łokcie. Aha. To jest na przedramię. Patrz tu! O, widzisz, się Oskar teraz ode mnie czegoś nauczysz. Patrz. To jest też na łokieć. No. Te. Z Foxa, Tomek, już mam dla ciebie. Dobra, to idzie przymierzyć. Biorę. No, bierzemy te. Dobra, to sobie mogę, nie, to można nakłada do ewolucji na miasto. Ale po co, jak można spodnie kupić wyciery z tymi wstawkami, kewlarami, ba. Rozumiesz? Pa, dziadek, patrz, mam nowe, bez niczego. O, to jest ta Duda Day. No. Duda, Duda. Szarab. Szarab. O, Duda Day. Ło. Wow. Patrzcie, macie akcesoria, macie tutaj różne rzeczy. Do kierownicy, lusterka. Ło, wow, bumbery, ty. No, ty, zobacz. Jakie kamery? Bumber, bumber. Lusterka bumberowe. O, do Supermoto. Kupujemy. Nakłada. Bo ja mam manetki od Mojry. To na mojego. Na twojego, tak jest. Nie, to już dostaniemy od Oskara. Tak, to zostawiam, bo ona już siadła. Ktoś nie zrzucił. A co tu mam? Paczki rynkowskazy LED-owe? Do Raptora mógłbyś sobie wymienić paczki fajne. No, fajne. Tylko chyba, żebyś wleciał mi pomagać to odkręcać, bo trzeba kombinerkami, takie jest słabe dojście, szczypcami, no. szczypcami, potem trochę kluczem, potem ty naciągać. Masz już LED-owe? Mam. No bo, ale na wykończenie. Często trzeba opornik dać, nie? Żeby LED-owe chodziło. A jak już masz i działają, no to w porządku. Mhm. Ale te stare działały dobrze, jak mi siadły, to teraz mam coś takiego, że działają do pół, te nowe. Dziadek. Widzisz? To jest właśnie ten. Opornik. Taki, który się nie będzie grzał. Kuba, przelatujemy kaski enduro? No, możemy. Który ci się najbardziej podoba? Chodź, tak zobaczymy wszystkie. I chodź, jaka ściana. Ty, Kuba, jaki ty mały do tej ściany jesteś. Który ci się podoba? Jakiś ty malutki. I taka wielka ściana. Najbardziej mi się podoba. Ja już też mam swojego typa. Ja. No. Może coś z góry? Z góry. Na razie. Ten. Chodź, go zobaczymy. Nie no, pozostań. No możesz. Śmiało. Airocha wybrałeś. Chyba za mało. Ale fajny. A po mieście raptorem i tak wolisz jeździć w takim kasku, czy w pełnym? W tym. Tak? No.
Lepiej? No tylko w tym. A czemu? No to jest taki klimat. Nie, no po prostu musisz czuć to wszystko, nie? A w takim naścigacza to nie, no co ty. Nie ma frajdy. To musisz być jednością. I tylko taki kask. Fajny wybrałeś. No. A ty jaki? To, a ja? A ja? A ja ten. No ładny, ładny. Też ładny, nie? Ja przymierzę... Tego przymierzę, o. Słuchajcie, jeżeli chodzi o kaski, to macie tutaj tak. Airochy to wiadomo, Foxa, Shoei, Nolany. Co jeszcze? O! Airoch. Twist, to jest podobny do Twista. Airoch Twist. Też fajny. Patrz, tobie każdy kask pasuje, Kuba. No, sprawdzę ten jeszcze. Tu jeszcze jest jakaś marka. Ale nie wiem jaka. Tu będzie coś. I MX, coś takiego. Nie znam tej marki. Buzer też Foxa. To taki jak ja mam. O, taki jak też. Mam, tylko Tomek teraz go przejął. Tomek, zobacz ile kosztuje buzer Raptora. Taki jak ty masz. A tu już widzę cenę 7 stówek za ten. Wow. Mi się czuje najlepiej ze sklepu. Tak? A to jest dziewczęcy. Pokaż różówka. Ale fajny. No, takie kolory pod dziewczęce. Ale git jest. Chodź buty, które ci się buty podobają. No tu nie ma takich. Foxa i CD. No, pewnie by się znalazły. Ale kolorystycznie które? Lubię taki pomarańczowy, tak. O, ale wybrałeś. No fajne, mi też się te podobają. Fox, poczekaj, jak one mają te zapięcia? Na 3 zapięcia są. No. Patrz, huskwarny, CD huskwarna. Kolory huskwarne. No. Takie kolory ma huskwarne. Rękawiczki. Foxy ja zawsze polecam, Foxy są fajne. Teraz od Moiry dostałem takie. 169 zł. Gogle, 100% Foxa. Szkoda, że nie ma żadnego kaska chustki. Te są fajne? Nie, te nie widzą mi się, nie. Takie futurystyczne. A co to futurystyczne? No takie, wiesz, przyszłościowe. A, takie. Te mi się podobają. Dla każdego się coś znajdzie. Jak ktoś lubi ciemniejszy, to ma ciemniejszy. A ty jeszcze w kaskach majdrujesz? O, zobacz, Foxa, faktycznie. Sprawdzimy Foxa. Uja! Nawet mu pasuje. Aha. O, miałem też tego Foxa. To jest V2. O, tu ja zobaczę. Dobra, zobacz. Sprzedałem go. Bo patrz, dla mnie za luźny. V1 też miałem. Ale znowu był za ciasny. I na Ducati jeździłem. Yeah. Ale to jest wielkie, patrz. No bo to nie jest ten twój rozmiar. Za duży? Przodek mu wyszedł. No. Chyba za duży. To za duże. To odpada. I co, znaleźliście na komputerze? Nie. Filtra nie ma, ale olej mamy. Olej macie. A jaki filtr? Powietrza. Do huskwarny? Patrz, ile kosztuje stojak. A to jest do tego, do ścigacza. Ty, widzę, że to jest takie porządne. O,
Ten kat jest dobry na mnie. No, też Fox. Taki znajomy mi ten bulwer, nie? No, sprawdziłeś ile kosztuje? Nie, nie patrzyłem. Może tu jest cena. Teraz sprawdzimy. Nie, nie będzie to. Zaraz sprawdzimy. Tu masz cenę. Ale to inny jest. O nie, ten sam, tylko że mały. A nie wiadomo jak duży, nie? Bo... To jest Raptor. Tak, no to ten też. Tylko że ten jest mały, nie? Ten też jest Raptor. Ile kosztuje? 900, nie? 900. Patrz, dla Kuby patrz. Kuba! No? Chcesz przymierzyć spodnie? Patrz, patrz. Ty już na rękawiczki na Foxa się rzuciłeś? No, różowe. Dobra, to weźmy. A jakie spodnie mogę przymierzyć? No, tutaj jest Fox. Fox jest i tu nowa marka, poczekaj. No ja bym te wziął. Shifty. Te bym zobaczył, no. Shifty? No. Dobra. Idę do psobieralni. Dobra. Do psobieralni. Idę daleko. Tu część zakupów. 4 dychy, 4 dychy starczą? Nie wiem. Mieliśmy na zimę kupić, są skarpetki. No właśnie, Kubie, takie skarpety trzeba. Ile te skarpety? Nie, chyba, że mu obecimy spodnie. Kolor motor. No to tu jest, te fajne, o, nie? No. Ciekawe, czy są. To są chyba... Nie, to nie są te. To nie, nie. Ale... Idę do Kuby, do przybieralni, zobaczyć. Gdzie jesteś, Kuba? Tu? Tutaj, Kuba? Odezwij się. Tu. A. Za siema. Małe są. Za małe? No bo tu patrz, tu nie ma rozpięcia. Aha. Ten komplet Hondy jest fajny. Może to? Nie, te będą za małe, to już ci mówię od razu. Tutaj, Foxy te. Dobra. To zobacz. Poczekaj, to jest 26, 28. Wiesz co, 24 i te. Dobra. 26, 28, 450 zł. Dzień dobry. Następnym razem jak przyjadę, to sobie dobiorę na kłada coś, na takie do stuntu. No, spodnie z takimi wstawkami, jakieś buty takie trampkowate, nie? Takie coś. Ty też sobie, nie? Takie do stuntu, nie? Kupisz? Oskar? No. Ale nie, następnym razem jak przyjedziemy. Tak. Już przyjedziemy te, może... Raptorami. Kładami, tak? No, kładami, tak. A bo tu jest jeszcze taka usługa, że jak przyjedziesz w swoich ciuchach motocyklowych, kupisz nowe, to możesz w nowych wrócić do domu, a wyślą ci paczką za darmo do domu twoje stare. No to my sobie już zapakujemy, no. Spokojnie. Ale jest. Jakieś, wiesz, kozackie bluzy sobie weźmiemy na te kłady. Jo. No. Tu nie powinno być problemu z rozmiarem, bo one duże są. Czyli tych rolnikowych nie bierzemy. Szukam i znaleźć nie mogę. To może już sobie dobierz tą rozmiarówkę, Oskar, bo ty jesteś Kuba, ten duży. Kuba się na to się wszystko zajmie. Kuba? No? Kuba w przymierzalni jest. Ja tu, ja nie ściągam spodni pierwszych. No, bo to wiesz, na zimę, żeby też były dobre, nie? No. To są te mniejsze? U. Ile jest rozmiar? Dobra, to... Czekaj, ja zobaczę. Tu masz... Czekaj. ...28, te są większe. Dobra, te mniejsze. Te mniejsze, to teraz te większe przyniesz. O, na GS-a jakie te ciuchy. Turystyka, fajne. Podobają mi się właśnie takie... biało-szaro, czerwone wstawki i czerwone. Ale to jest już naprawdę przegięcie. Rebel. Zobacz, to jest ten sam wzór, tylko w innym kolorze.
No, też to fajne. To jest damska chyba. No, damska. No, to jest i tak pomieszane, nie? No, czy takie, to tam jest jak ktoś mało jest, ważne. To może i damską. No, ale zobacz, jakie te fluo pomarańcz, nie? Fajnie. Na ściga to jest, kurde. Albo na taki, wiesz, taki puścigacz miejski, taki, wiesz, takie... Naked, no. Taki diabeł na miasto. Zobacz, tu też są te, ale to takie delikatne ochraniacze. Ale dostał tu taka bluza, patrz. Jak najbardziej. Lepsza ta niż ta w kratę. Jaki pulowerek tego, Shimmer fajny. No. 2XL, patrz, nawet nie robię. No. Chcesz przymierzyć? No ale to już za cienkie trochę jest na teraz. No nie, no ale wiesz, jak przyjedziemy na te... Ty musisz tak zrobić, żeby na te Moto Mikołaje z nami jechać, czyli do początku grudnia musisz kłada kupić, Oskar. Nie ma lipy. 3 tygodnie nam zostały. Tak. Ja bym do tego Rzeszowa nie jechał. No może coś się jeszcze pojawi fajnego. No, ja może zacznę sobie sam szukać tego kłada. A to powiedz, co to jest? To jest pod... Pod ten. Pod kurtkę jakąś. Buzer, nie? Nie na offroad, tylko... No raczej normalnie nie na offroad, bo tu na offroad rzeczy nie leżą, więc to jest prawdopodobnie pod może zwykłą swoją kurtkę, takie coś. Tak. Żeby... Ale to jest takie... Słabe. No, to jest takie... Coś tam ochroni, ale nie za dużo. Ale to bym Tomka ubrał. Za 700. No. Ale nowa cena, 600. No, ale one konkretne są, porównując do tamtych. No. No zobacz tu u góry też. A poza tym sam materiał, jaki gruby, w tym na pewno zimno nie będzie. No. Po Paryżu w takim możesz sobie jeździć. Na po Paryżu? Tak. Dobra, po Paryżu. Weźmiemy do Paryża? No tak. Dobra. Jak? Te większe, lepsze? Nie. Też nie? Za małe? No. To jeszcze może tą rozmiarówkę na spodnie. W ogóle będziesz... Nie, dla ciebie. A będziesz jeździł kładem bardziej w ciuchach offroadowych, czy bardziej takie będziesz chciał? Wiesz co, jak po mieście to raczej tak nie będę się jakoś szczególnie ubierał, więc coś zwyklejszego na pewno. Mhm, taka cywilka, nie? No. No bo jak po mieście, no to... Ja bym na razie dla ciebie ujednolicił to. Dopiero jak na te stunty pójdziemy, to wtedy. Dawca. Dawca. To co to jest? To są te wstawki, co się... Slidery. No, to co się wyciera. Tak. No, to są dokładnie na tutaj. No. Slidery na ten. Do wymiany, jak wiesz, jak będziesz slajdy robił, bach i wytrzesz, to tam kupujesz. Tej pani się pić chce, a nigdy nie dopić. Stoi biedna tak cały dzień. I pić jej się chce? No, a mówię dzień dobry? Nie. Ja no to powiedz. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie, no naprawdę, ja nawet... Na początku wyjazdu był rękawic duży. O, rękawice idziemy na ściga zobaczyć, Kuba. Chodź. A tu za nami są. Ja już tu się gubię w tym sklepie normalnie. Proste i w lewo. Ty chyba w plecach fajne jakieś masz, nie? Na ścigacza. Na ścigacza nie mam. Nie, nie mam. Są tam ci były. To są plecaki. Fajne plecaki. No te opływowe są. No. Bo ty masz nakłada... No normalnie takie. Camelbacka mam, nie? Do picia też. Mhm. Ale taką saszetkę też miałem. Klaudia mi kupiła kiedyś. To jeszcze gdzieś mam, jak nie zgubiłem. Na ścigu właśnie to miałem i na nogę miałem jeszcze jeden. Rękawice, słuchajcie, rękawice. No. Zobacz, jak fajne. Takie do miasta. No. Dla kobitki. Ja mam. RS-teki też miałem te rękawice. Polecam te długie. Nie kombinować z tymi krótkimi, tylko takie długie, przedłużane. To tak chronią. Ja bym ręki nie złamał, żebym założył te rękawice. A ja założyłem takie krótkie. I o, coś takiego, ja nawet nie. Mam tylko coś w tym stylu, tylko Shimy. I tu ja miałem taki jakby alkantarę, coś takiego. I ona się strasznie powycierała mi. No to nic.
Ważne, że spełnia zadanie. Ja sobie kupiłem, zaraz wam pokażę, w których rękę złamałem. Jakie ja miałem te rękawice? To takie są tu? Coś takiego. No, w takich złamałem rękę. A jakbym miał tutaj patrz przez całość, usztywniłoby. A tak kość wyszła niestety. Fajnie tak patrzeć, jak kości tak, wiesz, wychodzi. Zobacz, wyprzedażowe są jeszcze. A tu jeszcze macie, słuchajcie, wyprzedażowe rzeczy. To dużo mniejszy czasem, czy dla takiej coś? No nie wiem. Wyprzedaż. Cena jest podana. Nowa cena, patrzcie, 429 za 300. Tutaj 150, też fajne. No, tylko tu już nie jest taki karbonowy. I też seka, patrz. Nie, no bardzo dobre. Tu takie poważniejsze też za 300. Tak. Przyjma. A ja za każde rękawice płaciłem prawie 500. 500, 600, 700. No, bez promocji po prostu. No. Plecaki. Kto by jak nie chciał to. Ten jest też aqua, to pewnie jest z tym, z wodą. Tak, off-road. Oxford. Nie, Oxford. Aqua. B25. Pewnie tak, na pewno ma tam coś, jakiś bidon. No i oczywiście cywilne czapeczki. Kuba, jesteś? No. A. Tyle rzeczy do wybrania. Tyle rzeczy do wybrania. To jak tu wejdę, to ty mnie nie znajdziesz. No? Patrz. No wejdź. Kuba zniknął w sklepie. Kuba, gdzie jesteś? Elo. Kuba. Elo. Elo. Chodź. Kuba zniknął w sklepie motocyklowym. O, ty tu, Kuba zniknął w sklepie motocyklowym. Ciekawe, czy... zniknęli w sklepie motocyklowym. Słuchaj, dawca. Taką bluzę chce. Na stunty nakłada. No. I spodnie. Już ci pokazuję. Chodź. Coś tego typu, nie? Takie. Kuba, idziemy rabat załatwić. Co, jesteś smutny? Nie. Że bluzy nie było? Nie. Nie? Wstawaj, byku. Trzaj. Nie mam siły. Nie masz siły? Tak fajnie w tym sklepie jest? Chyba mam coś dla ciebie. Olej do chustki. Jedynie to się znalazło. Czyli tak, Tomek, kupujesz ochraniacze i olej. Tu są jeszcze gdzieś manetki? No bo nic nie się. O! Manetki, ty, takie jak Mojra mi załatwił. 300? Ty. 300. 255. Ja mam manetki niebieskie. Tu też macie jeszcze lusterka. O, mocowanie do tablicy. Ty, ktoś chciał takie mocowanie? To jest chowane chyba. To chowane, takie jak ja mam. No. Każdy mi się pyta o to. Ile to kosztuje? 207. Ja płaciłem prawie 800. A tu macie za... Internet życia zrobiłem. No, kiedyś tak tylko były takie rizomy. Oj, przepraszam. No, a teraz macie, patrzcie. Barakudy. Chowane, 207 zł. Lusterka barakudy, ile kosztuje? 335, też dostałem w prezencie od Mojry. Ale tu to jest... Kierunkowskazy, jakie kozackie. Ducati. Jak będziemy do domu, dlaczego? Do tutaj. Dobra, idziemy do kasy zaraz, bo już... A nie teraz? No ale muszę Kuba chyba zapłacić, nie? Ja sobie dzisiaj tak sobie kupił, ale szkoda mi teraz, bo... Nie będzie pasować, potem dokłada, jak zły kolor wezmę, bo ten mi się podoba. No ale jak kład będzie żółty, na przykład to już lipa będzie. Będzie kontrast. Wiesz co, powiem ci szczerze, że będziesz miał takich bluz z 10. No podejrzewam. Tak jak ja. Ale wiesz, jak już sobie kupisz, to już będzie, wiesz, szybciej do tego kłada. Rozumiesz? Strój w sumie mam, nie? Bo mam i kaski, jest, buty są i kurtkę mam przecież z motocykla. Aha, no tak. I mam komplet, jeszcze rękawiczki, dla kobiety rękawiczki. No.
I kask drugi też mam w sumie dwa kaski. Ale to jest wikać. Nie wiem, wsiadam, nie jedziemy. Wsiadam i jadę. To co, idziemy do kasy i pytamy tak. Jeszcze o tą bluzę? Tak, idziemy do kasy, pytamy o bluzę i łatwimy rabat. Idziemy do kasy. Kuba porządny klient wizytówkę bierze. Będzie dzwonił. Będzie dzwonił. O, halo? Ciuchy husfarne. Z wizytówki halo? Będziesz dzwonił, halo. Halo, poproszę motocykl i jakiś kask. Bo on, tam nie mogliśmy odnaleźć. Może jakby to by nie musiał zamawiać, bo od razu byśmy na miejscu kupili. A co chcesz jeszcze? Filtr powietrza do powietrza, to przydam żołądkę, ale... Bell. A ja mam z tej firmy, z tym, na motocykl. Pokaż. Jaka to jest firma? Skorpion? Właśnie, Skorpion. No chyba tak. No Skorpion. Dobra marka, wiesz? No. Powiem ci, że w rantingu to wysoko to stało. I mam taki, nawet nie jest ciężki, tylko że ja mam, jak to się nazywa, integral, ten otwierany? Tak. I że mogę sobie szczękę... Zobacz. Też ciekawe, co? Te są na tego, kafe racery. Na kafe racery, no. Fajnie, ale zobacz, ta szczęka. Wyjeżdżane. Też okulary z boku. Blendę. No, blendę. O, tu są te większe ciuchy. Patrz. No takie spodnie, ty. No, ty równe se kupimy. Słyszysz? Te mi się też podobają. Ile kosztują? 650. Takie spodnie, Kuba. Tam były cienkie, takie. Do, wiesz, patrz, do suntu. A tu jak wejdę, patrz, w dresach Jordana, tak. Też byś zniknął w tych regałach? No, chyba dałbyś radę. Wszyscy znikają w tym sklepie. Znikniesz nam w regale? Nie ma Tomka. Nie, bo tu zajęte było. Zajęte było. Już nogi tu wystają. Już klient tutaj jeden żył. Miejsce, zajęte. Dobra, mam wszystko. Macie wszystko? Tak. Ile zaboliłeś? Duży rabat dostaliśmy. Równe 200. Równe 200. Polecam. Za wszystko? Tak. No to olej ma za darmo. Za darmo. Taki duży rabat dostali? Bo pan nas lubi. Mogę policzyć mniejszy, jak chcecie. Kurde, no to... To było dla was tak specjalnie. To olej za darmo? Tomek. Zaraz będę dopłacał, uciekał. ty. Dziękujemy bardzo. To już wiesz, gdzie teraz zamawiać. Wysyłkowo też możemy? Tak. Słyszysz? Ale tu lepiej nawet przyjechać, daleko nie mamy, nie? No, ale wiesz, jak ty jesteś w trasie i zapomnisz, to masz wizytówkę. No to co, wszystko mamy? Wszystko mamy. Dziękujemy. To nara. Do widzenia. Trzymajcie się. Dzięki. Na razie. Do widzenia. Do widzenia, dzięki bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Cześć. Do widzenia. Cześć. Cześć. Mamy wszystko. Już wiemy, gdzie przyjeżdżać i mamy blisko. Jeszcze zapalimy i dolej. Taki sklep to ja lubię. Takie sklepy to my lubimy. Nara, hejos. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.